Gdzie jest menadżer? Marketing! Live! Daj ci. Cześć, mógłbym rozmawiać z menadżerem? Oczywiście, w naszym miejscu klubie cenimy krytycznie uwagi klientów. Zaraz, co? Nie mam żadnych krytycznych uwag. Przysyła mnie Emil. A, w porządku, daj mi ten towar. Czyli to ty jesteś menadżerem? Dobra, to ja już pójdę. Ja mu to już dałem? Powiem ci tak, coraz bardziej nie ogarniam, co się w tej grze odpieprzy. Lok. Może być. Dobra, wskrzeszaj tego. Tak, tak, zaniosłeś chipy, brawo, proszę, dziękuję, nie ma sprawy, oto twoje urządzenie. Zbliża się pora na jogurt. Mam dla ciebie to urządzenie, jesteś pewien, że zadziała? Prawie zostałem przez nie zamieniony w jogurt. Dobra, spróbujmy. Powrót legendy. Chyba jednak działa, świetnie. Czas rozpocząć kolejny etap. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, by otworzyć siłownię, oprócz jednego drobiazgu. Jakiego? Trenera. Przecież ty jesteś trenerem. Pewnie ten pozbawiony ciała staruszek pomoże ci zostać mięśniakiem. Równie dobrze możemy spróbować otworzyć agencję matrymonialną. Ten stary odludek pomoże ci znaleźć bratnią duszę. Dobra, zamknij mordę, przeskipuję zaraz pół fabuły, bo i tak nic nie wnosi. Ja jestem trenerem? Tak, świetnie, tylko że co, nie możemy po prostu się zabrać? Na razie nie wyglądasz, jakbyś nadawał się na trenera. To po co mi robiłeś nadzieję? Tylko po to, by mi ją odebrać? Nie dramatyzuj, w przeciwieństwie do mnie jeszcze żyjesz. Chyba, że to wszystko. Dobra, skip. Co mówiłeś? Dobra, skip. Zostaniesz mistrzem tej ligi Silvera, o której wspomniałeś? Tak, tak, dobra. Czyli... Okej, czyli się zazębiają wątki wszystkie. Wątki się zazębiają powoli. Muszę zostać mistrzem, wtedy będę trenerem. Ale tutaj jeszcze jest wątek. Glina zostanie gliną, ale ja nie chcę być gliną. Mogę to zostawić, czy trzeba wszystko zrobić? Właściwie pytanie, czy mi to czegoś nie zablokuje. Kurde, nie wiadomo. Dzień dobry, przyszedłeś się uczyć prawa? Nie. Komisariat policji to nie miejsce na spacery. Pieprzysz. Czekaj, bo tu były dwa wątki z nim. Jeszcze zapytaj sierżanta o uczenie, ale to... Porozmawiaj z holo sierżantem. O, ten wątek możemy. Bo ten to właśnie nie wiem, czy... Nie spieprzy czegoś. Ja nie chcę być policjantem. Raczej to będzie szło tutaj, w tą stronę, tak jak to. Zobaczymy. Czemu pan tak świeci? Jestem holoosobą. Dobra. Szczerze mam to w dupie. Czekaj, co ja się miałem zapytać? O ojca? Chyba... Czekaj, bo tu jest, żeby porozmawiać z nim. Szczerze mówiąc, tego nie znałem. Przynajmniej nie tak dobrze, jak na jego ojca. Znał pan też mojego dziadka? Tak jest, gdy zaczynałem pracę, był dla nas wszystkich wzorem. Był policjantem? I to nie byle policjantem, jednym z najlepszych. Wow. Dokładnie to mówili. Dobra, czy dobra? Czyli już się zapytał. Co jest? Kogo ja się mam zapytać? Ja pierdzielę. Dzień dobry. To było to? Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, jak to jest być hologliną. Fascynujące. Mogę służyć wspaniałej korporacji. Czemu pytasz?
spotkałem pewnego faceta, kogo w sumie to się nie przedstawił. Sfrustrowany gość w długim płaszczu z jakiejś przyczyny nienawidzi Hologlin. To pewnie był K. Tak dawno go nie widziałem. Jak się trzyma? Dość przygnębiony. Nic dziwnego, byliśmy kiedyś partnerami. Co się stało? Cóż, w tej robocie albo się rozwiązuje sprawy, albo samemu się staje sprawą. Bardzo ciężko zniósł moją śmierć. Ale przecież pan powrócił, tak jakby. Podejrzewam, że wspomniał o pewnym wypadku. To nie było przyjemne, obaj zrobiliśmy rzeczy, których później żałowaliśmy. Taki smutny się zrobił na chwilę. Próbowaliśmy o tym zapomnieć. Poradził z tym sobie lepiej niż ja. Od tamtej pory ze sobą nie rozmawialiśmy. Sądzi, że hologliny to tylko kontrolowane wspomnienia. Narzędzia, a nie ludzie. Właśnie. Ale zanim to się wydarzyło, wszystko było super. Dobra, skip. Ja pierdzielę, bo nie wytrzymam. Budowanie napięcia. Się obróciłem z roboty. Siema, Klebi. Witam. Idzie hologram do nas. Co on ma niesie tam? Tego odznaka. Dla ciebie to zwykły przedmiot, ale K ma wielkie ma wiele związanych z nim wspomnień. Mógłbyś mu ją dać. Zamknij mordę już! Dam mu tylko morda. Proszę cię. Jadę do niego. Fajna fabuła. Tu nie chodzi o fabułę, która i tak jest poboczna, tylko o dialogi rozpieprzone. Panie i panowie, w czerwonym narożniku świetnie, kompletnie się narąbał. Potężny i nieraz... To stary program telewizyjny, oglądałem go kiedyś z tatą. Kojarzysz coś takiego jak wrestling? Dwóch dużych facetów dla rozrywki udaje, że się bije? Nie jestem zainteresowany, wolę prawdziwą walkę. Masz więcej wspólnego z wrestlingiem niż mógłbyś przypuszczać. Co masz na myśli? Działasz według scenariusza, który napisał ktoś inny. To ten ktoś decyduje, kiedy pora, żeby się upadł. I upadniesz, nie ma wątpliwości. Jak powiedział pewien mądry człowiek, życie jest do bani, a potem umierasz. Albo stajesz coś jeszcze gorszego. Czyli? Byłeś partnerem sierżanta, prawda? Przed wypadkiem. Nie zamierzam o tym rozmawiać. Daj spokój. On bardzo za tobą tęskni. Słuchaj, dzieciaku, to miasto to już nie to, co kiedyś. Jak mogę to wyjaśnić? Ja mogę to wyjaśnić. To najsilniejszy, najbardziej parszywy bokser, jakiego spotkałeś. Czeka tylko, aż pochylisz się po kawałek. No co czytać nie potrafię? Moja wina, że jakiś crackhead, pieprzony ćpun, rozpieprzony typ, genetyczna pomyłka pisał te dialogi? Spójrz na te dialogi jeszcze raz, spójrz na nie. Spójrz na te dialogi, one męczą. Ja się chcę napieprzać, a nie czytać dialogi. Czemu brzęczy jak sprzęt do podsłuchu, ale powiedział, że ty zrozumiesz. Jesteś niesamowicie naiwny, powiem ci, czemu brzęczy jak sprzęt do podsłuchu, bo to jest sprzęt do podsłuchu. Dzięki tobie teraz dokładnie wiedzą, gdzie jestem. Mógłbyś mi zrobić przysługę? Oczywiście. Wrzuć tę odznakę do śmieci. Zapomnij, że mnie spotkałeś. Nie bierz nikomu, nawet mnie. Czy ta dziewczyna ma trzy piersi? Co? Gdzie? Dobra, super. Powiem ci tak. Czekaj, czy ja miałem coś jeszcze do zrobienia? Żebym potem nie spieprzył. Ale nie, chyba kolejny wątek dymnięty, tak? Tutaj, żeby zostać policją. Ty, to jedyny wątek, jaki teraz został, to napieprzanie się na ringu chyba, tak? Czyli musimy pracować i... O, sorry. I trenować. No dobra. To robię.
Gdzie u was? Które za dużo tych dialogów, dupa. Czemu policjant nałożył grzywny na starszą panią po tym, jak potrącił ją samochodem? Bo ta stara baba nie miała dość PDC. Myślałem, że dlatego, że na pasach była. Dobra. Ty. Będzie seria z Gothic 2 po Punch Clubie? Jaki w dupę Gothic 2? Jaki Gothic 2, widzu? Nie. Jasne, że będzie. Nie. Arkanie. Dobra, win. Poczekaj, tak, dobra, czyli wszystkie. Mogę niby zacząć ten, znaczy zobaczyć co tam będzie mogę. Ale na razie nie. Alex? Śmieszne, że musisz na pierwszego lamusa? No, jestem pod nim tuż, więc powinienem go teraz dostać. Ty, dobiję 23 przed walką z nim? Bo ja... Ta, Ezopa, no, no. To właśnie Ezop chyba jest w stroju Miśka był. Czy nie? No tak, tak, to on. Jaki progres w skrócie dzisiaj? Roboty, no tyle, no sporo wątków do przodu. Każdy wątek prawie jest zakończony, jeżeli chodzi o pierwszy rozdział. Tylko nie wiem, czy będzie jakoś zaznaczone, że jest drugi rozdział, czy coś takiego. Czy po prostu będzie. Ten, co się śmiał, że głupi, to właśnie on był. Ty, czekaj. To też skończy się tego. Przez te treningi, one bardzo dużo zżerają wszystkiego. Teraz się możemy zapisać. Mam nadzieję, że walkę z nim, bo jak nie, to slow. Tylko ja i tak muszę być 2000. Chyba dostanę za niego tyle w sumie. Chyba tak. Dobra, ja z walkę z nim za 2 dni. To na pewno powinniśmy dobić tego skilla. Tak przynajmniej to wygląda, nie? Matka, nie śpi, piesek nakarmiony, wszystko git, tak jak trzeba. Szkoda, że nie ma chipa, który powoduje, że się mniej męczę. Ta energia tak za szybko leci. XDDD? Co? Wszystko git chyba, nie? Są 3 rzeczy, które można obserwować w nieskończoności. W nieskończoność. Ogień, płynącą wodę i te cholerne usługi kurierskie.
Nie wiem, czy na Ezopa nie trzeba będzie wziąć tego, lepszych hitów i potem je odbić. Nie wiem, czemu tak szybko mu się nudzi tak sztanga, no przecież to jest bez sensu. Takie sztuczne przedłużanie gier, więc nie wiem, po co to jest zrobione. Chyba, że my jesteśmy na końcu gry prawie, bo ma... skill jest wysoki. Jeżeli na 30 się kończy skill, no to my jesteśmy serio blisko końca, tak w teorii przynajmniej. Za mało tej sztangi, jak na to ile siły ma, to powinien więcej. Dobra, lecimy. Co powiedział Apu, gdy w jego sklepie wybuchł pożar? Dobrze, że jestem w słoiku. To jest całą głową, niezłe. Zły żart. Niezły żart. Ty, a co z mamuśką od jogi? Koniec wątku? Czy co? Teraz to mnie zmadzili. Dobra, będzie 23 siły. Przed tym walką, ale no takie... Chyba ty się zaraz okaże, że nowy skill. Jak nowy? Gówno. A nie, jest. Kurde, problem jest taki, że kosztuje te punkty. No i marnować na to, to mi się tak nie widzi. Procent otrzymanych obrażeń jest zamieniane w energię. I to jest bardzo fajne. To spowoduje, że będziemy terminatorem. 24 siły jest potrzebne, żeby być gigaczadem. I tyle. 24 siły, ale nie dobijamy tyle przed walką z Ezop. Jak on się tam nazywał? Aleluja. Witam, Bruncio. Czy nakarmię pieska? Nakarmię. Lepiej niż robić rower, który gówno daje, lepiej chyba odpoczywać w tym. To nie trzeba będzie energoli kupować, tylko jedzenie. No bo ćwiczenie na tamtych innych się nie opłaca. Peggy hit. Ale to z dźwiękiem mam patrzeć, czy nie? Czy obraz sam? A z dźwiękiem? To zara. To pieprze. Ty, patrzyłem ten żart? Chyba tam. Waleczka zara. To będzie walka, nie jakiś fajny. Rozpieprzone. To zmianę robi? Zrobił. Kiepski dzień, zły humor, mama cię wkurza. Pamiętaj, że zawsze możesz iść i nakopać Silverowi na siłowni. Dobra, coraz lepiej widzę. Tyle czasu mieli na napisanie ścian tekstu, nic nie wnoszących, ale wymyślili cztery żarty i potem już się kończą. Coraz więcej wad wynajduje, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie powinno tak być. Pobijmy bossa. Wreszcie się ze mną zmierzysz, kmiocie. Spokojnie, to nie będzie trudniejsze niż nauka chińskiego. Innymi słowy, banalne dla mnie i niemożliwe dla ciebie. Widzisz jego staty? Jakiś pet. Chłopiec z zerem.
popatrzeć, czy ja mam coś tańsze, czy... A wiesz co, luj. Weźmy na niego te hity. Dwa. Dobra, dwa, to sensu nie ma na dwa grać. To praktycznie zero ataków jest. Zróbmy tak. O, wszystko zablokował? Przyjęło ulepszone przebijanie się przez gardę. Dobra, wywalmy to, żeby już energii nie marnować. Znaczy tych punktów. Dobra, chłop był... Boss areny w dupę. Kałabanga, tego się naucz, pajacu. Co jest? Omygy? Cały się kurka trzęsł. Nie mogę. Jesteś totalnie żalowy. No wiesz, jak... Rozumiesz, o co mi biega, gościu? Jesteś do bani. Chyba uszkodziłeś jego wszczepy. Ups. Tak, wszyscy jesteście do bani. Nieźle przydzwoniłeś. Ezop, nic ci nie jest? Nie nazywaj mnie tak. Jestem Bubu Biedny Kocio. Dobra, wiesz co? Nie czytam tych dialogów już dzisiaj. Właśnie zrobiliśmy 15 wątków na raz i jest rozdział drugi. Niezły twardziel. No i to jest to. Wiedziałem, że ci się uda, mistrzu. Dzięki, Zilber. No, w takim razie może pozwól dorosłym porozmawiać. Gratulacje tytułu, dzieciaku. Dzięki, ale kim jesteś? Dokładnie, kim jesteś, panie dorosły, i czemu rozmawiasz z moim mistrzem? Możesz mnie nazywać wujkiem Barym, a ty możesz przestać mi przerywać. Zarządzam najlepszą ligą w mieście. Potraktuj tylko zaproszenie. Masz zbyt duży potencjał, by marnować czas z amatorami. Przyjdź do mojego biura w Drapaczu Chmur, gdy poczujesz się gotowy, by bić się z dużymi chłopcami. Oby tam było siano. Do zarobienia. Chyba nie zamierzasz słuchać tego bufona, przecież jesteśmy kumplami, prawda? Polubiłem tego faceta. Auć, nie żartuj sobie ze mnie. Lizo dupie pieprzony. Pieprz się. Nie będę z tobą gadał nawet. Ty, my jesteśmy chyba zbyt wygrindowani, mi się wydaje, naprawdę. My jesteśmy giga wygrindowani. Polecę sobie szybko Energola wpieprzyć. Dobra, spróbujmy ten wątek dalej z Majkiem zrobić, żeby być trenerem. O proszę, nowy mistrz, nawet garbisz się po mistrzowsku. Nawet wyrężyłem kilka mięśni podczas walki, dokładnie o tym mówię, teraz mamy wszystko, czego potrzebujemy. Możesz się tu nawet wprowadzić, jeśli chcesz. Jest tu kanapa, zamrażarka i automat do gier. Możemy tu też przynieść twój starszy sprzęt do ćwiczeń, który masz w garażu. Prawdę mówiąc, on pamięta lepsze czasy. Spokojnie. To, że nie masz rąk, nie przeszkadza mi w zatrudnieniu mechanika. Że nie mam. Twoja pierwsza lekcja odbędzie się za kilka dni. Wszystko ci pokażę. A teraz idę znaleźć nam paru uczniów. Jakieś pytania? Skąd będziesz wiedział, kiedy zacznę się trening? Dam ci znać. A kiedy ja? Ty piesek! I głodnego tu przynieśli? Nie dali mu jeść nawet, chamy. Dobra, pytanie, czy możemy kupić... Ty, gruszka za free? Nie mieliśmy gruszki. Chyba Buged. Nie powinno mi jej dać, bo jej nie miałem.
A dało mi wszystko, cały sprzęt jaki istnieje. Mam wasze pytanie jakie? Daj pieskowi jedzenia, no idę właśnie kupić mu. Ja dobrze czytam. Bardzo nawet. Dobra, kupię pieskowi jedzonko. Masz 2 miesiące jedzenia. Co się wydarzy potem, mnie nie interesuje. Przeszkol paru nastolatków. A gdzie oni są? W dupę nikogo nie ma. Kogo ja mam szkolić? Nie mów tak nieładnie. A co powiedziałem? Ty, ale... Chyba lepsza była animacja bicia gruchy w jedynce. Lepsza była animacja walenia gruchy, nie? Nie powiedziałem N-worda, nigdy bym go nie powiedział. Chyba. Nie, pieskowi kupię jedzenie potem. Chyba będziemy odpoczywać na wyżę, bo się trochę nie opłaca energoli. Tak mi się wydaje. Kurde. Musi być nowy sprzęt do ćwiczeń, bo żeby nabić 30 siły, to chłop, ja bym musiał grindować jak popieprzony. No i zapiszmy się też na nową ligę walk, nie? Czy to 20 PSC pojemy Lorda? Nie. Nigdy tego słowa nie powiem. Cześć instruktorze. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jestem za stary. Dobra, będzie teraz tłumaczył co to jest instruktor, trener. Po co to jest? Po co ten dialog jest? Twój pierwszy uczniowie czekają na ciebie, dobra. I stary parku mordę. Co powiedział robot, gdy trafił na wysypisko? Przybywam w pokoju. Co usłyszał w odpowiedzi? A wyjdziesz w kawałkach. Co masz do zachodniego sąsiada Polski? Co? Rozpoczynamy trening. Najpierw wypróbujemy ten stary, dobry sprzęt. No. Co z tym sprzętem? Co się tu pieprze? Ty, ale ja teraz ćwiczę? Czy oni? Super. Czuć pot w powietrzu. Czy hologramy w ogóle mają zbyt węchu? Nie, ale prawdziwy trener nie wyczuwa potu nosem. Tylko serce. Dobra, wracajmy do treningu, podejdź tutaj. Dobra, 3 kroki do przodu. Obróć się w lewo. Jeszcze 3 kroki. Teraz przećwiczmy kilka podstawowych ruchów. Cios pięścią w głowę. Ty, my zarobimy coś na tym trenowaniu, z tego co widzę. Nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki. Ale pamiętaj, by nie zapomnieć o własnym treningu, bo uczyć czegoś innych sam musisz być. Dobra, zamknij. Trening będzie kompletny. Sama ciężka praca. Zamknij mordę, twoja reputacja, rozmawiaj z nimi. Dobra. Wszystko jest git, nie? Jesteśmy trenerem, nie wiem czemu, w dupę. Nagle jesteśmy trenerem. To była ta rozmowa? A to twój pasek długofalowego postępu. W pełni wypełnia się, gdy prowadzisz trening. Jeśli również
Jest również powiązany z swoją reputacją wśród uczniów, więc nie zapomnij o niej. Wracaj do treningu, masz czas do 20, by nauczyć ich najwięcej. Czyli tak naprawdę ta gierka jest cała w takim schemacie, że do 20 się właśnie trenuje, a potem się zapieprza w robocie. Megit. To mi się podoba. Ja idę na wyro. Moja szkoła? No. Trochę wolniej tu zabieram. Jesteście gotowi? Tak? To dobrze. Ty mi wyglądasz, jakbyś najchętniej chciał napaść pierwszy na sklep. Dobra, po co mam z nimi gadać? Co to daje? Czy chętnie ćwiczą? Ty, a co to daje? A jak ja mam ćwiczyć teraz? Nie ma opcji, żebym ja ćwiczył. Czyli będę siedzieć do 20? Potem ja dopiero mogę ćwiczyć? A więc zakończyłeś pierwszy trening. Nie poszło idealnie, ale jak na pierwszy raz nie jest źle. Wynagrodzenie zostało już przysłane na twoje konto? Ile zarobiliśmy, bo nie widziałem. To ja tobie podziękuję. Pomaganie dzieciakom może wydawać się drobiazgiem, ale uwierz mi, takie drobiazgi pozwalają wiele osiągnąć. Ty, ile siana wpłynęło? 200? Kurde, przeskipowałem. 200 chyba. Ja pierdziele, 200. Czyli powoli łamiemy gierkę, tak na to wygląda, nie? Powoli gierka jest łamana, bo ja teraz nawet nie muszę do roboty chodzić, bo mogę żreć i ćwiczyć, ale i tak idę do roboty. Ale widzę, że jednak paluszki się przydadzą. Dałem wabank, widzowie, nie możecie już dawać, ale co? Sapa bank. No nie, paluszki się nie przydadzą. Jednak. Ty, bo my mamy już 1K. Dobra, skip te żarty rozpieprzone. Jedyne co łapiesz, to język, jak próbujesz czytać. Nie, dobrze czytam. To nawet bardzo bym powiedział. Ty, dobra. Ćwiczyć idę. To nie tu. No dobrze, czy tam bardzo dobrze akurat. To nie ma co się przypieprzać. Jestem jednym z lepszych lektorów w Polsce. Ty, powiedz mi jedno. Aha, na dole to jest idea do treningu. Okej. Okay. Dobra, gruchę by trzeba zwalić. Ty, chyba dłużej teraz mogę ćwiczyć na ławeczce niż w domu, nie? Ten sprzęt jest lepszy? Żarcia brakuje. Huch, ale huch. Nie wiem, fizowaty, nie wiem. Problem jest taki, że tylko ty z VIP-ów o nią walczysz. Co spowalnia nad pracę nad wszystkim, rozumiesz? Ty, bo ja do roboty biegłem, mi się ćwiczyłem całą noc. I dobrze. Ty, a gdzie ten żart?
nie, na całą, tylko nie walczą o to, tylko na takim wypieprzeniu się oglądają. Nie zapomnę, jak czytałeś Klub Romantyki, no to był roleplay. Może jak za jakiś czas jakiś roleplay, jak się jeszcze zrobi, nie? Fajne to było, no. To była prawdziwa wczuta wtedy. Full żarcie. Ja chyba w ogóle do lodówki jednak będę kupował, bo wtedy nie trzeba gdzie jeździć tu. Tylko też czasu to nie zżera, więc to jest useful. Zgowat? No. Który fajny był Gowik. Dobra, skip. Co on taki zmachany? Czemu on nie może ćwiczyć na tej, na ławeczce? Spieprzeniec. Pójdźmy tam odpocząć. To chyba lepsze niż energole jednak. A na siłowni mam też gorszy trening. Ty, spanie? Nie zrobiło tego, że on chce wyciskać dalej? Co jest w dupę? Ty, no powinno tak chyba być. Lepiej jednak do roboty chodzić, bo tam więcej się siły wbije niż na tych pobocznych urządzeniach. I się siano zarobi. Gwiazda Hollywood. Ale w sensie to jest gra? Uuu, nowy sprzęt! Ty, żaden nie jest na siłę? W sensie to jest na siłę, ale jest gorszy niż... ławeczka. Ale w sumie no to i to będziemy robić w takim razie. Kupmy Taylor. Winto, co to jest za gierka, co ty napisałeś? Ona jest na tym, na Steamie ta gra? Czy na co ona jest? Bo ten, co my graliśmy, to na telefon chyba było, nie? Mamy 400 lolków już po zakupie tego. To leci to ładnie. No i zobaczymy, ile siana wpadnie za... Kurde, nie tu znowu poszedłem. Tu. Inny scenariusz, to, gra... to grałeś... Aha, czyli to jest tego typu gra, tak? Tego samego typu. Ty. Czyli tutaj masz... To spada zawsze do zera, a potem są dodatkowe boosty do zdobycia. O kurde, to jest w ogóle możliwe, żebym ja to nabił na aż tak wysoki poziom? By to mało dało. Nie wiem, próbki. Jest, jak jest. Dobra, ty, nie wiem, czy to się bardziej opłaca, czy tamto. To na pewno 3 daje, więc chyba to się opłaca. Gdzieś 3 kosztuje. Co to w dupę jest? To nie kosztuje 3. To co, 3 do użycia? Chyba nie.
Dobra, 5 godzin jeszcze. Ty, dobrze jest. Nie, 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 czekaj, to zróbmy jeszcze. Aha, czasu już nie ma nad... Więcej teraz się udało niż wtedy. Dwieście sześćdziesiąt. O kurde, to jest mega OP. I to będzie rosło z tego co widzę. I my będziemy mocniejsi chyba, to od naszego też skilla. Bo my ich uczymy skilli, które potrafimy. Więc im lepsze będziemy znali, tym lepiej to będzie rosło. Ty, no dość popieprzenie OP to jest. Cześć, muszę te paluszki kupić, bo szczęście spadło. Na takiej kanapie się nie zregeneruje? Chłopie. To psycha. Psycha się regeneruje. Mięśnie w ogóle nie potrzebują regeneracji. Psycha to się zregeneruje wszędzie. Dobra. Czyli powoli wydaje mi się praca jednak będzie w kąt odstawiana. Bo my już mamy lepszą fuchę. Tylko, że tutaj też siła leci dobrze. Ale jeszcze z drążkiem nie trenowaliśmy. Może z drążkiem będzie dobrze leciał? Kto wie, kto wie. Na walkę profesjonalną? No, zaraz pójdę też, no. Jeszcze jeden trening zróbmy z uczniami, to przy okazji 24 dobiję. A ile wymagało? 24, no. To jest fajne, to myśl, wydaje mi się, że to plus to. Chłopie. Te dwie rzeczy. To będzie taki w dupę boost. Ataki zużywają zdrowie, ale zadają dodatkowe obrażenia, też fajne. Tylko pytanie, czy to się opłaca. Ale chyba to będziemy grali. Dobra, ćwicz. Kurde, jest dobrze, jest dobrze. Akurat 24, jeszcze zrobimy trening z uczniami, bo to jest za dwie doby i całe. Pytanie, czy do roboty w ogóle iść, czy nie lepiej ćwiczyć. Jest ten drążek. On chyba dłużej teraz może ćwiczyć. Tak serio wygląda, jakby dłużej ćwiczył teraz na tym. Na tej sztandy jeszcze się. Orzechy czy lubię? Lubię, lubię, no. Kto w dupę nie lubi orzechów? Ty, no długo może ćwiczyć, bardzo. Tutaj sprzęt jakoś trochę inaczej działa. Lepsza atmosfera. Z itera można by już od razu na sztangę się przerzucić, no. Tutaj sprzęt lepiej działa niż w domku u mamuśki. W końcu na swoim jesteśmy. Ile do treningu? Albo jeszcze dużo. Dobra, ciśnie. Pyk. Skip. Jak kupisz więcej sprzętów do ćwiczeń, to chyba lepiej będziesz szedł ten trening z uczniami? Ty, może tak być. On po 300 jest. Nie chcę teraz wydawać, bo będę prawie że spukany. Na żarcie muszę mieć.
Ale może tak być jak mówisz, no. Dzisiaj jest trening? Czy za 18 godzin 30? Chyba za 18. Ale zregenerujmy energię. A za 18.30. Na pewno przed treningiem trzeba full energii. Bo ja już tych energoli nie biorę. Ładnie to leci. Całkiem. I teraz na klatę. Klata drążek i luj. To jest trening wszechstronny na wszystko. Piękny. Dobra, jeszcze chwilę pomy peczek. Za 8 godzin drzemki. Głód obudził, trzeba coś pieprzyć. I teraz patrz. Podciągamy się jeszcze chwilkę. Może jeszcze tak z godzinkę przed treningiem. Zrobimy drzemki, bo nie wiem, czy energii nie zabraknie w razie czego. Za 2 godziny trening. Dobra, zróbmy te 1,5 godzinki. Nie wiem, Joda, nie wiem. Widzę, jakiś pisał wcześniej o tym. Legwan, tak? Nie wiem, możliwe, że tak jest. Jeszcze nie wiadomo dokładnie. Nie znamy mechanik wszystkich. Czas na trening. Kanapeczka przed treningiem. Pogadajmy z nimi chwilkę. Motywacja dla uczniów. Teraz pytanie, bo to jest plus 25, ale czekam plus 25, chyba nie wiem. Ale niech to ćwiczą. Właśnie 25%, że potem lepiej chyba trenują na ciężarach. Jak mi się wydaje. To zróbmy jeszcze to i potem ciężary niech lecą. O kurde ty, bo żarcia może zabraknąć, a więcej jedzenia. Znaczy jak wyjdę stąd, to chyba i tak jak pojadę autobusem i wrócę, to czas nawet nie minie. Jest to broken, ale tak jest. No chyba żarcia wystarczy, 3 godzinki stania i patrzenia jak uczniowie ćwiczą. Ale nie jest gorzej niż było. Ja pierdzielę, nie mam jedzenia na 15 minut treningu. Ty rozumiesz to? Teraz oni będą czekać jak ja autobusem przez całe pieprzone miasto jadę po jedzenie. Tylko że czas nie bija w autobusie, więc dla nich to nic. A nie, jak wyszedłem, to chyba spadła ta skupienie uczniów. Ale oni i tak już nie wbiją nic. No. Wiesz, jeszcze ty gorzej niż było. Co jest? Trening im nie podpasował, widziałeś to? Tutaj ten pasek się powoli zapełnia, ale co on da? Jak będzie na fulla? Skoro teraz mniej zarobiliśmy, to chyba gówno tam. Mam coś dla ciebie. Tak? Znalazłem w śmieciach trochę jedna z nich z mojego wieczoru kawalerskiego? Nie widziałem, że byłeś żonaty. Nie byłem, po prostu wkręciłem kumpli w zorganizowanie imprezy. Muszę powiedzieć, że to była epicka nazbu.
Był tam Casey i cała reszta Punch Clubu, w tym również twój dziadek. Ale rany, to była szalona noc. Gdyby istniały podręczniki do imprezowania, byłby o nas. Dzięki. Ale co? Te kasety nie są podpisane, nie wiem co, które, więc będę ci podawał po jednej. Dobra. Mamy z kim oglądać, wiadomo, więc Sara pójdziemy obejrzeć. Ty też zadowolenie nie miałem na fulla, chyba dlatego gorzej. Do której stream? Jakoś do drugiej, jak tu... Ja pierdziele ty, bo już pierwsza godzina. Classic. Czas to jak zawsze dyma mnie. Wtedy kiedy nie trzeba. Muszę kupić paluchy. I teraz tak. Ty, my musimy do roboty ewidentnie jechać. Nie, nie, no to drugie, to drugie. Na walkę? Już na walkę idę. Na tych uczniach się zbyt skupiłem, widzisz, ale jestem oddanym nauczycielem, tak jak powinno być. To jest zawód robiony z oddania, z tego, z powołania. Już był ten żart, mówię, 10 żartów napisali, czy 5. Mieli czas na napisanie 5000 tabliczek glinianych tekstu, rozumiesz? Prawo Hammurabiego wpieprzyli w tą grę, ale jednocześnie żarty, coś tak łatwego, co mogli przekleić z neta, to nie, 5 dali. Ja zmadowany. Dobranoc, kluki. Dobra, podejdźmy. No. Od 9. A czemu nie mogę podjechać? Aha, bo od 9. To ja tempy. To wyciskam sobie godzinę na klatę. Chyba, że 25 dobić? Ty, dobiję 25 najpierw. Bo na 25 mamy nowy skill, który raczej zmienia wszystko. No. Na 25 taki skillek wchodzi, że to jest luj. Dobrze piszesz, Kozak Szrek. Godzinkę jeszcze pooglądać Punch Cluba. Dobry wybór by to był. Dobra, mamy skilla nowego do dodania. Chyba to stać. Tak. Czekaj, co? Ty, my mamy dwa skille do dodania. Ja tempy. No i git. Bo obydwa są OP. Dobra, tych nie biorę. Mamy to. Niby są lepsze, tylko że ja tego nie chcę używać nawet. Teraz odpocznijmy i zapiszmy się na walkę. Nie, czekaj, nie. Już się zapiszę, bo ona i tak od razu. Ja pierdzielę do 18. Pieprzony w dupę urzędas. Do 18, nie może do 19, tylko do 18 otwarte. Rozumiesz to? To na robotę jedziemy. Robiłeś kupon Femnie, bo nie oglądałem Fem. Ale wygrali wszyscy. Nie, Meduska by mi spalił. Więc dobrze, że nie robiłem. Ale mi nigdy w sobie kupon nie siatoluj. Jestem żywą antyreklamą kuponów. I teraz tak. Na następny trening kupimy dwa jedzenia. I w sumie no tą lodówkę jednak bardziej by mi się opłacało. Niby godzinę będę marnował.
Ale więcej jedzenia będę miał w tym. Właśnie, pytanie, czy to wymaga czas do przyrządzenia, bo jak nie, to mógłbym to kupować. Kupię tego trochę na test. Siedem. Dobra, podejdźmy, zapiszmy się na tą walkę profesjonalną. Oto nowy ziemniak do mojego ogródka. Ziemniak? Dokładnie, aczkolwiek możliwe, że wyrościsz na dorodną dynię. Albo kto wie, może nawet na arbuza. Czyli dynie są lepsze od ziemniaków? Czasem tak, czasem nie. Ale arbuz to nawet nie jest warzywo. Nie kombinuj. To nie jest za dobrze przemyślany system. Słuchaj, nie jesteś tu po to, by być moim konsultantem do spraw warzywnych metafor, rozumiesz? Jak już to warzywnych i owocowych. Słuchaj, chcesz się dostać do górnego miasta? Tak. Skup się na walce, a nie na dziwnych debatach. To proszę, dołączysz do drugiej dywizji profesjonalnej ligi. Jeśli uda się dotrzeć do nie na szczyt, przejdziesz do pierwszej dywizji. Niesamowite. A gdy wygrasz i tam otrzymasz 9000 PDC i zaproszenie do górnego miasta. Co kilka tygodni komuś udaje się to osiągnąć i dostać do lepszego miasta. Ty, czyli możliwe, że w ogóle nowe miasto będzie do tego. Że tam będzie jakby druga gra nawet. A pewnie będzie tylko turniej jak w jedynce i kontroli. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie komuś, kto ma więcej PDC, od ciebie będziesz musiał zapłacić. Jeśli tobie rzuci wyzwanie ktoś, kto ma mniej PDC, to on będzie musiał zapłacić tobie. Czyli możesz albo zarobić pieniądze, albo je wydać, by zwiększyć PDC. O. Będę pobierać się wielką płacę każdą twoją walkę, jasne. Super, następną walką będzie za kilka dni. Ty, czyli w końcu zaczynamy zarabiać z walk. Zapomniałeś już o mnie? Nie, ja przecież. Bo ja ciągle o tobie pamiętam. Oto dywizję profesjonalnej ligi. Jesteś w drugiej dywizji, przyjrzyjmy się. Tu masz listę, dobra, ty w dupę. Tu masz listę zawodników. Gram grę, w której cały czas była ta lista. Rozumiesz? 5 godzin gram. Chłop mi tłumaczy 50 raz to samo. Jak Kumberto okradli, przegrał? To jak go okradli? No wyrzucam, bo płacisz 8 dolarów. Mało. Za 5 dni. Ale długo czekania. Ty, to on też będzie mi płacił 8 dolarów, żebym się... Takie grosze nie zarabiał? Czyli, no niby grosze, ale to też nie zaburzy balansu, tak jak w jedynce, gdzie balansu w sumie nie było już później. Więc może i okej. Kto wie. Fajne ma to miejsce, nie? Fajna chata. Co? Jestem wujek Berry i jestem bogaty jak cholera. To co, będziemy tutaj trenować, żreć i pracować. Piękne życie. 5 dni czekania na walkę, żeby jakiegoś kmiota. Pokaż mi chociaż jego staty. Ty, dużo lepsze ma niż tamci. Ma aż 15 zręczności, tam chłop miał H9. Pokaż pierwszego. On ma staty jak ja, w tym momencie, gdzie ja jestem na samej... Ale ja przygrindowałem, no, trzeba to przyznać. Ja przygrindowałem jak chory pany. Kubańczyk wygrał? Podobnie jak Polak z Casio? O kurde, będę musiał zobaczyć waleczkę na TikToku. Czy serio taki kontrowersyjny wynik?
Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę